To zapytam krótko może, czy to jest dzisiaj jeden punkt zdobyty, czy może raczej dwa stracone? Każdy punkt jest zdobyty, więc tak to odbierajmy. Na wyjeździe z drużyną, która bardzo zdeterminowana, bardzo, bardzo walecznie chciała dzisiaj wyrwać jak najwięcej punktów, bo gdzieś tam może mieli problem do tej pory, więc tak jak mówię, no, bardzo zdeterminowani, co nawet po liczbie kartek, jaką przeciwnik dostał i jakie były w dzisiejszym meczu, czyli taki dość agresywny i waleczny mecz. Szkoda jedynie, już tak przechodząc do kwestii meczowych i tego, co działo się na boisku, fajnie otwieramy mecz, strzelamy pierwszą bramkę, mamy sytuację na strzelenie kolejnych bramek i dostajemy w bardzo prosty sposób, no może nie tyle w bardzo prosty sposób, bramkę na 1-1, co chwilę wcześniej przeciwnik rozgrywa tak samo rzut rożny, zaskakuje nas tym, ale za chwilę nie mamy prawa dać się zaskoczyć tak w ten sam sposób, a daliśmy się zaskoczyć. To jest jedyny największy mankament. Nie nawet ta strata dwóch punktów, ale największym mankamentem i największą rzeczą, z którą mieliśmy dziś problem, to jest właśnie to, że daliśmy się zaskoczyć drugi raz z rzędu po rzucie rożnym w ten sam sposób. No trzeba przyznać, że to był dosyć nerwowy mecz, zarówno na boisku, jak i na ławkach. I chciałbym zadać takie pytanie, czy to nie był taki aspekt, który zadziałał trochę na naszą niekorzyść, bo widać było dużo właśnie nerwowości na boisko, dużo jakichś błędów też indywidualnych, takiego napięcia. Czy to też jakby przez to też to nie zagrało dla nas na minus? No nie wiem, to trzeba się spytać zawodników, bo rzeczywiście gdzieś tam szczególnie w końcówce troszkę za dużo nerwowości, trochę szarpanej gry, taka strasznie brzydka gra się zrobiła. Czy miało wpływ na to, co się działo wokół? Nie wiem, nie chcę oceniać to, co działo się wokół. I nie wiem, no, mam nadzieję, że to nie działało. Zawodnicy na boisku muszą odciąć się od tego, co się dzieje wokół i sobie z tym wszystkim radzić. A no, że nerwowość, no, zbliżamy się do jakichś rozstrzygnięć w tej lidze i wszyscy chcą walczyć o jak największe liczby punktów. Takie mecze będą się zdarzać. W takich meczach trzeba punktować i szacunek dla nas za to, że udało nam się tutaj na tym dość trudnym terenie zapunktować. Kurczę, tak, nie jest łatwo na gorąco podsumować taki mecz. Dużo emocji, na pewno było dużo walki, dużo jak gdyby sytuacji stykowych. No nam dzisiaj ewidentnie brakowało jak gdyby ostatniego podania, bo wyklarowaliśmy sobie gdzieś tam sporo sytuacji do bocznego sektora. Natomiast no te piłki ostatnie gdyby nie docierały do napastników, były przeciągane, tak? Ale mimo wszystko, że no, mecz na plus, no w końcu zapunktowaliśmy po trzech porażkach, więc dla nas każdy punkt w obecnej sytuacji jest mega ważny. Zawodnicy zostawili tutaj kawał zdrowia, serducha. Myślę, że też sporo fajnych akcji stworzyliśmy. No i myślę, że z remisu możemy być zadowoleni, ale odczuwać delikatny niedosyt, mówię, bo gdyby tam chociaż jedno to podanie dotarło, bramka na 2-1 myślę, żeby zamknęła spotkanie, bo wtedy wiadomo, my byśmy się cofnęli. Ale mówię, no brawa dla drużyny, dla zawodników za ten mecz. No, teraz jedziemy w niedzielę do Białegostoku i no już misja Bołonie się zakończyła, teraz skupiamy się na Jagiellonii.